Nazywam się Krzysztof Wawrynowicz, prowadzę firmę o nazwie Nasiona Wawrynowicz, która zajmuje się szeroko rozumianą produkcją materiału siewnego, roślin zbożowych, strączkowych, ale także innych związanych z produkcją rolną. Z uwagi na coraz to częste skrajności, które spotykamy w produkcji rolnej, typu susze, przymrozki, gradobicia, bardzo ważnym jest analiza tego, co robimy i szukanie nowych rozwiązań, które będą w sposób efektywny ograniczały koszty w gospodarstwie. Razem z Uniwersytetem Pomorskim prowadzimy badania na naszych gruntach, które dotyczą możliwości ograniczenia stosowania zapraw nasiennych poprzez możliwość wykorzystania komponentów naturalnych. To bardzo ciekawe badania, które dają nam ogromne odpowiedzi i ogromną naukę w kontekście możliwości wykorzystywania nowych innowacji w perspektywie produkcji rolnej. Wykorzystujemy to również maszyny, które są wybitnie innowacyjne. Mamy rozsiewacze nawozów, które wyposażone są w rzędy kamer, które w czasie rzeczywistym analizują ilość wysiewanego nawozu, jego jakość i stopień pokrycia. Bardzo ważnym aspektem w produkcji rolnej jest równowierność wysiewu tego nawozu, bo później to wybitnie wpływa na strukturę łanu. Mamy też kombajny, które są wyposażone w nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Sami też staramy się wprowadzać innowacje do naszej firmy. Mówimy tutaj o systemach zarządzania, o systemach księgowych, czy też to przede wszystkim o naszym sklepie internetowym, w którym w sposób innowacyjny sprzedajemy materiał siewny na podstawie zamówień, które składają klienci przez stronę internetową. Jako producenci materiału siewnego mamy świadomość, jak bardzo ważnym aspektem naszej działalności, rolniczej działalności, jest dostęp do informacji. Ciągłe badania czy ciągłe analizy są publikowane w różnych miejscach i bardzo ważnym aspektem jest możliwość docierania do tych źródeł. Oczywiście możemy korzystać z internetu, z telewizji, jednakże nie wszystkie te źródła, szczególnie telewizyjno-internetowe, są, no trzeba je po prostu przefiltrować. Dlatego też wybitnie ważnym aspektem naszej działalności jest możliwość korzystania z konferencji, z pokazów, z dni pola, na których spotykają się rolnicy i specjaliści, dyskutują między sobą o rozwiązaniach, o technologiach, które stosują w własnych gospodarstwach i o tym, co dla ich gleby jest właściwym rozwiązaniem i co jest dobre. Funkcjonujemy w obszarze ciągłego dostępu do informacji. Rolnicy również bardzo często zwracają się do nas o zapytania w kontekście agrotechniki, podozmianu, wyboru odmiany i rozumiemy też, że platforma, która by odpowiadała na pytania rolników w sposób merytoryczny, rzeczywisty i prawdziwy, jest niezmiernie potrzebna. Owszem, takie funkcjonują, bardzo je szanujemy, ale również pracujemy nad tym, ażeby móc udzielać odpowiednich odpowiedzi i współpracować z rolnikami w czasie rzeczywistym. Oczywiście staramy się, aby nasze informacje i nasza agrotechnika zostawała przekazywana w sposób rzetelny i uczciwy. Korzystamy również z możliwości szkoleń, spotykamy się z rolnikami, organizujemy dni pola, zapraszamy też rolników na nasze stanowiska polowe i wówczas dyskutujemy. Uważam, że każdy rolnik powinien korzystać z jak największej ilości źródeł informacji i po prostu je filtrować w pewien sposób. Tak? Możemy się spotykać, możemy korzystać z gazet, które też mają ogromną wartość, możemy korzystać z różnych portali.